Hej, witam was serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. I to jest ten odcinek, o którym wam wspominałem na Instastory, że nagrywam go drugi raz. I spędziłem ostatnio 6 godzin, ale nie nagrałem dźwięku. Brawo dla mnie. Także jeżeli już się widzimy po raz kolejny na moim kanale, to pamiętajcie, żeby zostawić suba, bo mamy prawie 600 tysięcy subskrypcji. I mam nadzieję, że niedługo to wbije i będę naprawdę bardzo szczęśliwy. Zostawcie też łapkę w górę, jeżeli pomysł halloweenowego mózgowego ciasta wam się podoba. Także dzisiaj będziemy robić mózgowe ciasto z instagramowego jedzenia. Jeżeli jeszcze nie byliście w moim sklepie dearstyle.pl, to wejdźcie sobie, link macie w opisie i kupcie sobie chociażby taką bluzę czy coś takiego, będzie mi bardzo miło. Dobra, tutaj mam miskę i teraz do tej miski ja sobie przygotowałem wszystko, żeby już nie robić tego, tak wiecie, bardzo długo. I oni mają w filmiku instagramowym taki miks na red velvet. Red velvet jest to takie ciasto bardzo kojarzone ze Stanami. Ze względu, że u nas jest bardzo ciężko dostać takie miksy, to ja zrobię to ciasto od zera do końca. I ze względu, że nigdy go nie robiłem, to boję się, że mi nie wyjdzie. W tamtym odcinku, który nagrywałem, mi za pierwszym razem nie wyszło, robiłem drugie, ale nie robiłem red velvet, tylko robiłem biszkopty, bo nie chciało mi się red velvet, a tym razem robię wszystko na tip-top. Tutaj mamy włożyć miękkie masło, a dokładnie 250 gram miękkiego masła i ja już mam je przygotowane, więc wrzucam je. Do tego trzeba dodać cukier. Cukru jest 320 gram i teraz, jak już sypałem ten cukier, to dodajemy ekstrakt z wanilii. Dwie łyżeczki ekstraktu z wanilii, ja mam taki ekstrakt, którym widać faktycznie tą wanilię, w sensie te ziarenka takie czarne. I teraz to, co tutaj mam, będę musiał miksować i z tego, co wyczytałem, ma być to ubite aż na białą masę. 6.5 hours later. To mamy ubitą piankę, prawie że piankę. I teraz każą nam do drugiej miski przesiać dwukrotnie. Ja to zrobiłem przed chwilą. Mąkę, a dokładnie powiem wam już ile, jakbyście chcieli też zrobić takie ciasto. 370 gram mąki zwykłej tortowej, jedna łyżeczka proszku do pieczenia, jedna łyżeczka sody i dwie łyżki kakao i szczypta soli. I teraz to dodajemy do tego. Stopniowo dodawać do tej masy, mieszając za każdym razem delikatnie. Dobra, mieszam. Dobra, muszę to zrzucić z tej łyżki i na jedyneczkę. Dobra, wydaje mi się, że to wygląda już całkiem nieźle, więc teraz dodaję 250 ml jogurtu i teraz dopiero to się zrobi rzadsze. Umiałem właśnie, że będę dodawać przecież maślankę czy tam jogurt. Macie do wyboru, albo maślankę, albo jogurt. I została ostatnia rzecz, czyli czerwony barwnik i teraz ostateczne miksowanie. Jak już ciasto jest piękne i gotowe, to mam tutaj przygotowaną blachę, przelewamy całość. Już wam pokazuję właśnie ten kolor, patrzcie na to. To jest prawdziwe halloweenowe ciasto. Wlewamy to tu. I uwaga, to w tym momencie leci do piekarnika. I wracam za 45 minut z upieczonym ciastem, które będzie też ostygnięte, więc wracam pewnie za godzinę 45 minut. Ale u was to jedna sekunda i wtedy będziemy robić już cały mózg. Także jazda do piekarnika. Uwaga, wracam do was po 2 albo 3 godzinach, ponieważ ciasto o dziwo bardzo długo stygło i nadal jest trochę ciepłe. I robimy kolejną rzecz, a kolejną rzeczą jest zrobienie z tego takiego półkola. To ciasto jest jeszcze odrobinę ciepłe i ono się tak aż za bardzo kruszy. Dobra, i uwaga, ostatni kawałek taki duży. Teraz to wszystko tylko wyrównać. Wydaje mi się, że jest ok. Tyrym, tyrym, wygląda to tak. Teraz na to idzie frosting. I ja myślałem, że to jest po prostu lukier, ale to nie do końca jest lukier, bo to jest masło. I cukier, puder i odrobina mleka. I będę mógł to ładnie rozprowadzić na ciasto, żeby zrobić taką warstwę podmózgowia. No nie wygląda to jakoś super, przynajmniej inaczej sobie to trochę wyobrażałem. I uwaga, mamy to. Moje ciasto jest oblepione, więc teraz, tak jak oni, robię sobie na środku kreskę. Tak, 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 tak. Tak. I teraz to ciasto wkładam do lodówki na kilka
15 na przykład minut, tylko tak, żeby zastygła nam ta warstwa. To teraz, żeby nie tracić czasu, kiedy ciasto siedzi sobie w lodówce i odpoczywa, że tak powiem, to przygotuję masę cukrową, którą kupiłem normalnie w sklepie, gdzie są dekoracje do tortów i takie inne rzeczy. Wydaje mi się, że tyle jej mi spokojnie wystarczy. I teraz tak, z tej masy odcinam sobie kawałek i formuję takie jakby ruloniki, dość grube, bo mózg będzie mieć takie, wiecie, fałdki jakby. Muszą się one od siebie różnić chociażby długością, albo właśnie po prostu ułożeniem. Na przykład ten będzie trochę dłuższy. Dobra, to już mam gotowe, więc teraz wam powiem, co będziemy robić na to. Bo jeżeli to już ułożymy taki mózg, to wtedy trzeba zrobić na nim taką krew, taką maść, żeby to wyglądało creepy. Więc do miodu dodajecie dżem wiśniowy. Musicie zobaczyć sami tak po tym, jak to się rozrobi, czy dodać więcej czegoś, czy mniej. I teraz do tego dodajemy jeszcze, barwnik czerwony. Mimo iż to już jest czerwone, to jeszcze trochę dodajemy, żeby jednak było bardziej krwiste. I mieszamy dokładnie. Całość jest już bardzo czerwona. Nie wiem, czy jest tego wystarczająco, jeżeli chodzi o moje ciasto, bo jest ono dość spore. Ale wydaje mi się, że na jedną połówkę na pewno wystarczy. Jeżeli zabraknie, to po prostu dorobię, bo są to proste składniki. I teraz tak, mam tu połówkę mózgu, więc układam pierwszą fałdkę. Trzeba delikatnie bardzo nakładać, bo gdy nakłada się mocniej, to fałdki się trochę deformują. Pierwszą połówkę, teraz przejdę do drugiej połówki. Zostało mi zrobić jedną jakąś fałdkę, więc jesteśmy na finiszu. I uwaga, rozkładam. Pam, pam, pararam. Moje ciasto mózg wygląda tak. I jest prawie skończone. Bo teraz idzie najważniejsza rzecz, czyli idzie krew. Mam tutaj tą swoją maść, którą teraz będę rozprowadzać za pomocą już nie łyżki, tylko za pomocą pędzelka. To będzie ciekło tutaj, więc muszę sobie zamienić deskę. Teraz nakładam na pędzelek i przekładam tutaj. O tak, to jest dopiero to. To ma tak wyglądać całe, więc jazda. Mogę zaliczyć swoje ciasto do pierwszych naprawdę udanych ciast z gotowania, znaczy z odtwarzania instagramowego jedzenia. Mi się wydaje, że wyszło całkiem przyzwoicie. Testu, jeżeli chodzi o smakowanie, to nie będzie, bo wiem, jak to smakuje. Masa cukrowa jest słodka i ciasto Red Velvet, jak próbowałem, też było słodkie, więc po prostu mega wielka słodycz. Dobra, na zakończenie odcinka, zanim jeszcze rozwalę do przebitki te ciasto, to ukroję kawałek, żeby zobaczyć, czy Red Velvet pod tym jest ładny. Kroję to. Dobra, tak wygląda ciasto. Nie wiem w sumie czemu, na spodzie jest brązowe, a u góry jest różowe. Powinno być całe czerwone. Naprawdę nie mam pojęcia, ale ciasto wygląda tak.
jest moim zdaniem bardzo ładne i ogólnie jestem w szoku, bo naprawdę wyszło halloweenowo i wyszło fajnie. Mi się bardzo podobało. Także jeżeli wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie do mnie na inne social media, chociażby na Instagrama, bo tam się dużo dzieje. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku HZD, czyli Halloween z Dominikiem. Do zobaczenia, hej!